Dobry wieczór. Kolejne spotkanie notatnika teatralnego. Tym razem nie zaczniemy artykułem 73 Konstytucji, tak jak zawsze. Tylko informacją, ponieważ jesteśmy w Wrocławiu, który odetchnął z ulgą, ale dalej mamy na ulicach worki z piaskiem. Chcemy wspomóc licytację, która odbędzie się podczas koncertu Wrocławianie dla Powodzi i przekazujemy na tę rzecz rysunek Michała Marka, to jest portret Krystyny Jandy ołówkiem na papierze. Zachęcamy gorąco do tej licytacji, to jest nasza gorąca prośba z Wrocławia dla wszystkich tych, którzy będą nas oglądać. Tutaj nic się nie stało, ale mamy przyjaciół naokoło, znamy te miejscowości. Jeden z redaktorów notatnika wychował się w Kłodzku, które było w większości zatopione. Jeszcze raz przypomnę, 15 października Mleczarnia we Wrocławiu koncert, a można licytować online wrocławscy artyści dla Powodzian. To jest jedno bardzo ważne ogłoszenie, nawet trudno mi mówić na ten temat. Jest ciągle trudna atmosfera i wszyscy to jakby mocno odczuwam. Pamiętam 97 rok we Wrocławiu. Drugie ogłoszenie to prosimy o pisanie pytań na czacie, które możemy zadać pod koniec naszej gościni, którą jest dzisiaj energetyczna bomba, bo jest to jedna z osób, która kojarzy się z niesłaną radością i energią. I podniesiemy teraz to spotkanie do góry. Małgorzata Gorol, aktorka teatralna i filmowa. Zaczynała we Wrocławiu i na pewno ten wątek się mocno pojawi, bo jest to moje czułe wspomnienie, jakby z dużym miejscem w sercu, wiadomo. Nagradzana. Wielkie role, główne role filmowe, nominacje do Orłów, nagroda Leona Schillera, nagroda Warto, talent Trójki. Co tam jeszcze było? Tam jakby już było prawie wszystko. Jakby Gosia, jak ty to zrobiłaś? O, wydaje mi się, że wiele jeszcze przede mną. Ale jak to zrobiłam? Wiesz co, bo teraz chcę cię zawstydzić jeszcze po raz drugi. I zacytuję takie fantastyczne rzeczy. Robi oszałamiające wrażenie. Triumf Małgorzaty Gorol. Uparta, ale ma bezwarunkowy talent. Narodziny gwiazdy, wybitny talent. Trochę jak artyści Buto, trochę jak święci aktorzy Grotowskiego. Piękna i dzika. I tak dalej, i tak dalej. A ja pamiętam twój debiut, jakby tutaj we Wrocławiu. I taki rodzaj jakby faktycznie chyba uporu, żeby pokonywać swoją wybraną ścieżkę kariery, bo było to miejsce, do którego chciałaś się dostać. Czym był wtedy Teatr Polski, że przyciągnął cię z jakąś taką determinacją, że chcę właśnie w tym miejscu zacząć? Kurczę, no świetne pytanie. Rzeczywiście w czasie studiów w Krakowie, w szkole teatralnej, zaczynało się we mnie rodzić i krystalizować to dążenie, co ja chcę robić, w szczególności mówię tutaj o tej drodze teatralnej. Nie przyszłam taka do szkoły teatralnej, gdzieś przed szkołą teatralną, ale też powiedzmy w tę stronę, gdzieś miałam szczęście do profesora, filologa polskiego, mojego wychowawcę w liceum i byłam tam w teatrze niedużym. Byłam tam też kierowniczką pod koniec tego teatru. I profesor... Jestem w stanie w to uwierzyć. Właśnie profesor już nie żyjący, profesor Sikorski, jakoś tak w nas rozbudził ciekawość i miłość do Grotowskiego i do Teatru Ósmego Dnia, a no, że tak powiem delikatnie dystans do sceny pudełkowej i do Czwartej Ściany, do Teatru Mieszczańskiego. I to jest chyba coś takiego, co mnie najbardziej ukształtowało.
bo ta droga, którą później już kroczyłam i która rzeczywiście no, zaczęła się już od debiutu po szkole w Teatrze Polskim, ale wcześniej w Katowicach. Prawie wszystkie role, które zrobiłam w teatrze, to były role troszkę performatywne, łamiące czwartą ścianę, w prawie każdym spektaklu z monologiem wprost do widza. I to jest coś, co tak jak mówię, zaczęło się w liceum, ale w szkole teatralnej zaczęłam sobie wybierać po pierwsze reżyserów, z którymi chciałabym pracować, tak w wyobraźni, zarówno wśród tych młodych studentów, z którymi się zaprzyjaźniłam, między innymi z Pawłem Świątkiem, z którym właśnie, który mnie zaprosił do Teatru Polskiego. Ten jeden tip często oglądają nas studenci. Ja rozmawiając z aktorami, którzy zrealizowali swoje marzenia, zawsze myślę o tym, co oni mogą wyciągnąć z tej rozmowy. Na pewno z twojej biografii widać jest tą determinację, tak, że ty bardzo wiedziałaś, czego chcesz i nie rezygnowałaś. A potem jest seria takich odważnych wyborów. Tak. Ale ten pierwszy wybór, czyli teatr, tak, to już, do którego... Tak, tak, już tu prawie jestem, ale rzeczywiście też często mówię młodszym aktorom, koleżankom, aktorkom, zawsze wybierajcie sobie rolę i wybierajcie sobie postaci, wybierajcie reżyserów, zaczynajcie marzyć o tym, co chcecie zrobić, z kim chcecie zrobić, kierunkujcie to, a nie czekajcie, aż ktoś was zaprosi, żeby dostać jakąś pracę, bo to po prostu dużo dłużej trwa, tak mi się wydaje, już to dochodzenie, a ja do celu. A ja w szkole teatralnej już właśnie się dowiedziałam, że chcę pracować z Krystianem Lupą. Prawie doprowadziłam do tego, żeby mieliśmy mieć z nim dyplom rzeczywiście, ale już się zgodził, ale potem nie miał czasu i tak dalej, i tak dalej. Ale z Krystianem się spotkałam później, po szkole. Ale zaczęłam jeździć po Polsce, po różnych miastach i chodzić na premiery. Po prostu jeździć na premiery w Polskę. I rzeczywiście jednym z tych teatrów, który po prostu chciałam sprawdzić, był Teatr Polski wtedy, Teatr Polski we Wrocławiu, był najlepszym teatrem w Polsce, ale pod takim względem eksperymentalnym, bardzo takiego życia, czegoś takiego, eksperymentu, ryzyka, dużej energii, jakiegoś młodego zespołu, wielkiego, różnego, ale dynamicznego, gdzie wspaniali reżyserzy jakby robią super premiery i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście też marzyłam o Starym Teatrze w Krakowie. W końcu tam studiowałam, tam uczyli mnie ci pedagodzy, którzy są aktorami. No i przyjechałam do Wrocławia na premierę Moniki Strzępki. Tęczowej Trybuny, tak. I kurde, tak się rozejrzałam po tym foyer, w czasie bankietu i po prostu to poczułam. Pomyślałam sobie, chciałabym tu być. To jest niesamowite, że masz taką umiejętność stawiania sobie tych marzeń i one naprawdę się realizują. Potem pamiętam, mówiłaś o marzeniu głównych ról w filmach i jest Szumowska, ale dojdziemy jakby do tego jeszcze. Trochę mitologizując, ale słusznie jakby to miejsce za dyrekcji Krzysztofa Mieszkowskiego. Wiesz, kiedy mnie czasami pytają, ale właściwie czym było to miejsce, bo rosną kolejne pokolenia, na przykład absolwentów szkół teatralnych, którzy nie znają jakby tego teatru we Wrocławiu, a studenci jednak niewiele jeżdżą po Polsce, jakby są skupieni w teatrze, w szkole, jakby na swojej pracy, ona jest taka bardzo wysysająca i skupiająca ich w jednym miejscu.
jeśli nie ma w danym ośrodku, gdzie jest szkoła jakby mocnego teatru, to też inaczej ta edukacja przebiega. I chcę zadać ci to pytanie, czy teraz z dystansu możesz powiedzieć, jaka była specyfika tego miejsca? Jest to, od razu powiem, nie pomogę ci, trudno określić jeszcze. Specyfika naszego polskiego teatru? Mówiłaś o tym młodym. Kurczę, no ja tak, takim... tak, bo z jednej strony to jest tak, teatr, w którym reżyserował Krystian Lupa, ale Krystian Lupa, ja znam Krystiana przede wszystkim z tego, że reżyserował w Starym Teatrze, więc ja znam, ja te spektakle mnie znaczy coś takiego mi przede wszystkim chyba faktory coś takiego mi zrobiły, że mnie jakby zmieniło, jakby coś we mnie, to jest spektakl, który mnie ukształtował, faktory Krystiana Lupy, tak. No ale widziałam Kuszenie ciche Weroniki Krystiana Lupy z tą Ewą Skibińską, taką jakąś wspaniałą, wtedy ją pierwszy raz tak zobaczyłam na scenie i się w niej zakochałam. I te spektakle, te prezydentki i Krystiana w tym, że z jednej strony Krystian Lupa w tym zespole się mieścił, a z drugiej strony właśnie ta Strzępka i to jest coś, co mnie chyba tak to, co mi ten radar jakby na ten zespół, że to jest właśnie zespół, który wtedy zaczął się otwierać na Wałbrzych, bo to byli aktorzy, którzy właśnie napłynęli z Wałbrzycha i to chyba mi się najbardziej podobało, bo to jest jakby, ja przyszłam chyba tak jakby rok po tym, jak przyszła Kwiecia, Kłak, Pępuś i oni wszyscy robili tam Courtney Love, czy tak, chyba wtedy właśnie oni byli w tych próbach. Bo jednak ten Wałbrzych już do tego Starego Teatru nie miał takiego wstępu. Ja o tym mówię, że ten zespół był otwarty bardziej na rebel, tak bym powiedziała, nie? Niż a specyfika. No jak już tam, też to był pierwszy teatr, do którego trafiłam, z całą też swoją specyfiką, z tą hierarchicznością, z diwami, z tym wszystkim, co zespół jakby może oferować, zarówno no ten wielopokoleniowy zespół, no, którym się cały czas jakby przeglądam jednak w tym Starym Teatrze i sobie gdzieś tam porównywałam wiele razy te dwa zespoły. Bardzo różne, a oba wspaniałe. O tym się trudno mówi, bo jest coś takiego nielirycznego po prostu w energii zespołu, jeszcze od wewnątrz, który tworzy wspólnotę. Mam wrażenie, że tam były bardzo silne więzi, jakby grupy po prostu. Mówiłaś w jednym z wywiadów, że to był rodzaj domu, tak? Że, jakby, że jest się ze sobą jakby na bardzo różnych poziomach, a takim czynnikiem, który pamiętam i który mnie zdziwił, że tak nie jest wszędzie, to było takie stuprocentowe zaangażowanie. Tak, tak. To jest i to jest coś, co ja usłyszałam właśnie od Pawła Świątka w czasie prób do Mitologii, czyli mojego debiutu na Świebodzkim, tu wspomnianego, że od aktora na próbach właściwie to, czego się wymaga, czy to, co powinien aktor przynieść na próby, to jest entuzjazm. Taki aktor dramatyczny, aktor pracujący w teatrze. Ja już teraz po latach jakby tym bardziej wiem, jakby o co chodzi, bo kiedy ja to słyszałam, to dla mnie to było tak oczywiste, że ja mam entuzjazm. Ja byłam po szkole, ja robiłam debiut, ja miałam ogromny entuzjazm. Jakby on tego nie musiał mówić w ogóle, że trzeba przyjść z entuzjazmem. Ale w Teatrze Polskim był w aktorach entuzjazm do reżysera, który przychodził jakby rzucania się w jakieś tam różne odmęty, że tak powiem. A no nie każdy zespół taki rzeczywiście jest, nie? A i w aktorach... I chyba to właśnie chodzi o to, że w tych aktorach dojrzalszych, którzy mieli większy staż, był ten entuzjazm, bo zwykle jest tak, że
człowiek, czy tam aktor dziadzieje i właśnie on może odpychać młodych reżyserów, odmawiać zrealizowania zadania, słuchać reżysera z tymi rękami założonymi, tak pokaż nam, albo powiedz, o co ci chodzi, a my zobaczymy, czy to zrealizujemy. I tak niestety się też przyjaźnię z wieloma reżyserami. No bywają opresyjne sytuacje na próbach, kiedy aktorzy odmawiają pracy, utrudniają, wyżywają się na tym, że ktoś szuka, nie wie. No nie wiem, no w Teatrze Polskim można było nie wiedzieć, jakby, nie? Czasami do końca, bo pamiętam burzę Garbaczewskiego i próby generalne czytane jeszcze z kartek, bo dramaturg przyniósł nowe teksty. Tak, tak, tak. To było po prostu... Na drugiej generalnej wchodziłam na scenę, a Cecko wbiegł do mnie z kartką, z tekstem, nowym tekstem, który miałam tam wypowiedzieć. No to są takie rzeczy, które właśnie... No nie wiem, ja to tak odbieram jako taki fajny trening. Często to opowiadam jako taką właśnie anegdotę, jak ktoś mówi, że jest tydzień, a jeszcze nic nie mają. Tak, no ten wątek może jeszcze tylko podsumuję, bo też wydaje mi się to ważne, że rzadko z taką odwagą, jak teraz ty powiedziałaś, o tym się mówi, że przemoc w teatrze też idzie w drugą stronę i często ten reżyser jest rzucany na żer bardzo silnych osobowości, jakby siłą rzeczy, to są silne osobowości, które są u siebie, a ty przychodzisz u siebie, do nowego i są miejsca w grupie, i nie znasz teraz... tej hierarchii, jakby tej specyfiki, oni nie znają ciebie. Wiesz dużo więcej, jakby masz dużo większe doświadczenie i tak dalej. Na szczęście rzeczywiście we Wrocławiu tego, ale w ogóle raczej znam to z opowiadań, na szczęście. Myślę sobie też o takim określeniu, które przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o jakiejś takiej z twojej specyfice, bo to jest kolejna trudna rzecz do uchwycenia, ale ona jest też takim jakby zadaniem, żeby co jakiś czas nazywać sobie, co ja właściwie mam. Chociaż to są płynne rzeczy, tak, bo one ewoluują. Takie popularne hasło, które mogłabym rzucić, to jest, że jesteś od zadań specjalnych, bo jakby twoja odwaga jest taka właśnie bez granic. Powiedziałaś z jednym wywiadu, że ty nie... I to też rzadko się słyszy, że ty nie kwestionujesz zadań, które dostajesz od reżysera. Oczywiście jakby dyskutujesz i wyobrażam sobie, że to mogą być zdecydowane jakby sądy też, ale podejmowałaś te zadania właśnie jakby w Polskim też, zaczynając od podróży zimowej, bo to był taki mocny strzał. Ale kwestionowałam i zyskowałam, no się nie zgadzam. Ale jakby zrobiłaś to. Jak ta droga wyglądała wtedy do tej sceny, która była blisko publiczności? Powiedziałam tak, bo co, bo Skibińska się nie zgodziła? I co było dalej? On coś tam na, a ja mówię, no, i powiedział, że będę miała próbę z iluzjonistą, to ja powiedziałam, no to dobra. To jest ciekawość zadania. I na tym wygrałaś. Pamiętam, że to było powiązane z potem z rolą jakby u Szumowskiej, tak? Bo tak, Szumowska mnie rzeczywiście przyjechała zobaczyć w teatrze, co też jest... Jezu, jeszcze poczekaj, wrócę, bo ja tak. Tą scenę pamiętam ze szczegółami. Ona zapisuje się w historię Teatru Polskiego. Ludzie, nie odmawiajcie reżyserom. Nawet jeżeli macie wątpliwości, to rzucajcie się w to, bo to są rzeczy nieoczywiste, nieznane. Nie wiadomo, co się przydarzy. To była wielka przygoda z tą sceną. Wielka, jakby co są te nagrody moje teatralne, to jak gdybym wtedy wiedziała, może bym nie pyskowała, ale no nie wiem, no rzeczywiście Szumowska przyjechała zobaczyć mnie w teatrze i przyjechała na podróż zimową i na śmierć i dziewczynę. I powiedziała, że no co śmierć dziewczyny, to jakaś taka za młoda jestem z jej roli, co wcale nie było takie dobre, ale w tej podróży zimowej to mi jej się podobało. Tak.
Mówiłaś o pracy, bo jak, skoro już mówimy o Szumowskiej, że ona właściwie nie próbuje, że to jest intuicja, jakby zaufanie aktorowi. Dla ciebie to była pierwsza jakby duża rola filmowa i bez prób wchodzisz jakby w coś, co masz pociągnąć z dużym nazwiskiem i z dużą jakby historią, która stoi za tą postacią, taką dojrzałą historią. Oczywiście to był też właśnie mój debiut, mówimy o tych debiutach, one są zawsze emocjonujące i no tam też miałam entuzjazm duży. Szumowska, ale też wielu filmowców mówi, a że tam w tych teatrze tylko byście próbowali, po co tyle czasu marnować jakby te próby, jak to w filmie nie ma czasu na próby. I tak jest też prawda, że nauczyłam się grać jakby bez tych prób. No w filmach rzeczywiście, no nie próbuje się, nie ma na to czasu. Czyta się scenariusz i potem coś tam można rozmawiać i tyle, nie? Ale akurat ona coś takiego robiła, taką partyturę, pamiętam. Ona jakby tak, trzeba było ją obserwować. Ona i tak mówiła, co masz zagrać w tym momencie, co ona chce. I ty po prostu to robiłaś. No, i to, no tak jest różnie. Ale z biegiem lat, tak muszę powiedzieć, że zaczęłam robić w ogóle inaczej rolę. I to w ogóle jest ciekawe, że to się rozwija. Bo ja już ostatnio w ogóle przestałam rozmawiać z reżyserami. Ja już z nimi praktycznie w ogóle nie rozmawiam. Ja nie jestem tą aktorką, która tak ciągnie, a porozmawiaj ze mną, ale daj mi coś, mów do mnie, patrz tylko na mnie. W ogóle zauważam, że tego, że tak, nie potrzebuję takiej atencji, to jest raz. Nie potrzebuję tego zabierać, tego reżysera dla siebie, od tych innych, jak tak niektórzy robią. Tak, są różne sposoby na to. Ja sobie siedzę, obserwuję tego reżysera i coś sobie tam po cichutku tę rolę robię. Mhm. Nawet się nic nie pytam i czy kwestionuję. Pewnie niektóre rzeczy kwestionuję, ale już tak wewnętrznie. No, rola, o której musimy powiedzieć, Śmierć i dziewczyna. Rola, w której wykorzystujesz swoje umiejętności fizyczne też, które są niesamowitą jakąś gratką pewnie. Każdy, kto przeczyta, że masz takie doświadczenie akrobatyczne, kusi go, żeby pójść tą stronę i to później też było wykorzystywane. Ale mówiąc o tej roli, trzeba zaraz chwilę popowiedzieć o tym całym zamieszaniu, o wielkiej awanturze, która wybuchła i przed którą na początku, pamiętam, my trochę chroniliśmy zespół, ale to jakby za chwilę właściwie zniszczyło tą pracę w takim znaczeniu, że głównie teraz kojarzona jest. Z końcem teatru? Z aferą polityczno-obyczajową, która wybuchła wokół tego spektaklu, z premierą, której, żeby widzowie mogli wejść na nią, musiała pomagać nam policja, bo wejście zostało zablokowane. Zresztą towarzyszyła ta policja przez kilka jeszcze kolejnych spektakli. Były pogróżki. W rezultacie Krzysztof Mieszkowski traci stanowisko, teatr się rozbija. Minister Gliński ma swoje zdanie, nawet Marta Kaczyńska miała swoje zdanie, które nie umieszkała wyrazić. Mamy oferę obyczajową, która zaczyna się od zdjęcia, od plakatu, kończy na wyniesieniu informacji o tym, jak spektakl ma przebiegać. Zaczyna się nagonka medialna. Pamiętasz siebie jakby z tego czasu? Jak to wtedy wpływało na was na scenie? Pamiętam, a teraz się tak zastanawiam, bo z tym samym ministrem jednak ta klątwa w Warszawie, to Łysak jakoś nie stracił stanowiska, nie? A były też protesty, były... Bo to był teatr miejski. Aha. Tam nawet gaz ktoś rozpylił w teatrze. Tam... Tylko tam, z tego co wiem, aktorka dostawała pogróżki i taki hejt ją spotkał, bardzo poważny. To się skończyło
No, to już miało takie naprawdę wewnętrznie przykre konsekwencje, bardzo, bardzo mocne. A nas to, w nas to nie uderzyło. Mówię teraz o tym, że my nie byliśmy hejtowani, my nie byliśmy opluwani czy coś takiego, nie? Ta premiera była bardzo kurczę, no, ciężką realizacyjnie premierą. To było troszeczkę chyba aktorzy są w no nie wiem, tacy wymęczeni, to już to są troszeczkę takimi zombie, myślę, przed premierą. Taką morderczą. Jak była do tam drugiej w nocy omówienia, pamiętam to. No tak, że to no, chyba tak nie bardzo docierało. To bardziej były emocje na publiczności, bo to jakby ona wchodziła od tego wejścia, które było zablokowane i to chyba się bardziej tam rozgrywało, a nie u nas, nie? A to już coś jest z teatrem stało, bo przypomnij mi po premierze, ile miesięcy po premierze Śmierci Dziewczyny, jakby ten teatr, że tak powiem, eksplodował? Paweł, pamiętasz daty? Kilka miesięcy. No wiem, że już minister Gliński napisał przed premierą list, żeby premierę odwołać. Tak, Krzysztof Mieszkowski go poprosił, żeby on się odwołał i sprawa się zaczęła jakby mocno komplikować. No tak, no wiele, wiele było różnych. No, no ciekawe, że to rzeczywiście. No ja nie wiem, czy odżałowałam tak do końca ten teatr. Jeszcze wiele lat. To była taka rana rozdarta. Nie wiem, czy tak to potrafię teraz nawet z tobą omówić po prostu. No, nie wiem. Mam to samo odczucie i to jest jakby odczucie wspólnotowe dla tych wszystkich ludzi, którzy opuścili teatr. Odeszło kilkadziesiąt osób. Znaczna część zespołu aktorskiego. Nie ma tych spektakli, nie ma tych ról. Miejsce dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. I myślę, że o tym się rzadko mówi. Oczywiście są jakieś decyzje polityczne, są koszty artystyczne, ale zostają też koszty ludzkie, które są niepoliczalne. Wielu ludzi jak bardzo mocno odcisnęło to swoje piętno. Indywidualnie, personalnie ludzie za to zapłacili cenę i warto o tym pamiętać, że nie są to tylko efektowne wydarzenia w kronice cenzorskiej PiSu, tylko jakby są to wydarzenia w biografiach ludzi. Wychodząc z Teatru Polskiego, teraz już dokonałaś kilka również ważnych skoków. Narodowy Teatr Stary, spełnienie podejrzewam jakby marzenia, ci profesorzy, ta scena, ale byłaś tam znowu przez moment. Jan Krata nie zostaje mu przedłużona kadencja, odchodzi i ty już wtedy szybko podejmujesz kolejną decyzję o wyjściu z tego zespołu. I też tutaj myślę o studentach, wiesz, bo wtedy się mogą te decyzje wydawać niepewne, przecież nie wiadomo, co będzie dokładnie, ale zostanie w jakimś miejscu jeszcze rok, jakby jeszcze sezon, czasami jest tym momentem, z którego potem już nie można wyjść i już nie ma kolejnych okazji. Znaczy, ja tam uważam, że zawsze można wyjść, nie? No bo zawsze można podjąć te decyzje, jeżeli się jest w jakiejś pracy, jeżeli się jest na etacie, zawsze no, możesz podjąć decyzję no po prostu rezygnacji z pracy, nie? To nie jest, nigdy nie jest za późno, ale ja rzeczywiście uważałam, że nie mam czasu, no jakby teraz 4 lata, nie wiem, robić repertuar, który mnie nie interesuje, tak jak sobie już to tam no nie wiem, no wyobraziłam, jak ja po prostu, co ja robię mniej więcej jako aktorka, no to nie było powodu, żebym była na przykład 4 lata albo 8 lat
na etacie, żeby mieć, nie wiem, ten etat na czynsz czy coś takiego i być w miejscu, które dla mnie jest jakąś taką śmiercią artystyczną. No ale jest pytanie, bo w Starym Teatrze kurde, jakoś przeżyli, nie? Przetrwali, przeczekali. Właśnie o to chodzi, bo Stary Teatr przeczekał. Polski Teatr musiał się zbuntować i to jakby wszystko spalić. A tam jakby przeczekali. Potem właśnie no, dużo młodych jest nowych, bardzo dużo jest młodych ludzi w Starym Teatrze. I nie było wcale aż tak źle też jakby przez ostatnie lata, tak można powiedzieć, ale co jakiś czas przyjeżdżałam tam grać jakieś jeszcze tytuły i jeszcze mi się to zdarza. Więc z dystansu to było naprawdę no, przykre słuchać takich no, jednak utyskiwań, że tak powiem. Nie? No, to co było, to że tak powiem za dyrekcji pana Mikosa, no to to był naprawdę, no nie wiem jak to nawet określić, bo to jest chory człowiek, no, który był no, dyrektorem Narodowej Sceny. No, no i wiadomo, no, to cała instytucja jakby się rozkłada. No. Zagrałaś w Weselu Jana Klaty, kultowym teraz już spektaklu, który co jakiś czas można zachować. Ja bardzo zachęcam, żeby zobaczyć Wesele Zapraszamy, Klaty, tak, a potem zaraz Kluczewskiej i zrobić sobie jakieś niesłychane kombo teatralne. Lubisz wchodzić w tą estetykę Klaty. Wydaje mi się, że masz taką przyjemność jakby z bycia w tym spektaklu. Tak. No nie wiem, no to jest, uwielbiam to. No, czarnego rycerza gram w Weselu. Jana Klaty, zapraszam serdecznie, Stary Teatr. Kopciuszek też jest taką perełką. Jakby, on był doceniony jakby oczywiście, ale myślę, że za mało. Jakby spektakl doskonały po prostu. Doskonały, tam się wszystko zgadza się. I naprawdę był dla mnie takim olśnieniem. Tak, tak. Będę grać w następny set Kopciuszka. Styl, także również zapraszam. To jest świetny spektakl i też relacja z Anią Smolar. No to jest jakieś takie światełko na mojej drodze przez jednak jakieś spotkania z, no, z różnymi reżyserami, często przemocowymi, z jakiegoś starego świata, starego porządku. To no, relacja z Anią Smolar jest rzeczywiście jakimś powietrzem, czymś, co mnie, że tak powiem, do góry podniosło. I potem jest taka znowu odważna decyzja, Teatr Rozmaitości na chwilę. Co tam się właściwie wydarzało? Dlaczego jakby jesteś w kolejnym nowym zespole, zaczynasz grać, a potem się dowiaduje, kurczę, jakby odeszła. Szacun, bo tam po prostu wielu chciało być w tym momencie. Tak, no ja odeszłam z tego powodu, z którego był teraz też niedawno była ta cała sytuacja z powstaniem, że tak powiem. Powstaniem. Zespołu TR-u Warszawa. Nie? Mówisz tak właściwie o jakimś buncie, o buncie zespołu, tak? Który tak, zmienił się dyrektor, zostały oficjalne listy wysłane. No tak, no gdzieś zespół musiał sam, kurczę, obalić swojego dyrektora. No to było niebywale trudne. Kiedy ja przyszłam do tego zespołu, to było to jeszcze niemożliwe. Ale czułaś te wszystkie ciężko rzeczy, tam było, które naprawdę, potem wyszły na wierzch, tak? To bardzo było ciężko. Odczuwalne. No bardzo, bardzo odczuwalne. No nie dałam rady. Co chwilę miałam jakieś takie sny niedobre z tym miejscem. Bardzo szybko wiedziałam, że
Ale to nie jest ten legendarny kurde, znaczy niczego nie żałuję, niczego nie żałuję. Gdzieś tam po drodze. Ale coś jak podpisałam ten etat, pamiętam, i wyszłam na Marszałkowską, coś tak poczułam chyba od razu. Jakąś miałam taki przebłysk intuicji, że to chyba nie było dobre. Ja bardzo szybko wiedziałam i tak naprawdę mój etat, powiedziałam sobie, nie może trwać w teatrze dłużej niż w Starym Teatrze, gdzie w Starym Teatrze to było gdzieś moje wielkie marzenie, więc bardzo było to trudne, ale tak zrobiłam, żeby zamknęło to się w jeden rok kalendarzowy. I to przejście do bycia aktorką bezetatową było trudne? Nie żałowałam ani sekundy, nie pożałowałam. Czy odciążające tej właśnie decyzji, że kurczę, nie muszę od do, po prostu pracuję projektowo? Wtedy sobie zadałam sobie takie pytanie, w jakim zespole w Polsce chciałabym być, i na to pytanie po prostu nie potrafiłam odpowiedzieć. I skoro nie wiedziałam, gdzie chcę być, po prostu byłam i jestem freelancerką, tak. Myślę, już tęsknię za teatrem, coś się będzie wydarzało za chwilę. O nie, to musisz powiedzieć, weź jakieś nazwiska, tytuły. No coś będę robiła z polską reżyserką, ale za granicą, ale... W Niemczech? Nie. ale tfu, bo umowa nie podpisana, więc to tak nie już się nauczyła mnie strępić języka. Ale ogólnie tak, już zaczynam tęsknić... Jak to powiedział Paweł Dyrmiński, z czarnymi salami prób. Za czarnymi salami nie tęsknię, ale za jednak tą energią grania na scenie. To jest jednak żywioł taki inny niż ten filmowy. Mhm. Mam tak kilku wywiadach i też jakby recenzjach pojawiało się takie hasło dystans określające jakby twój sposób funkcjonowania na scenie. Ono jest nie do końca moim zdaniem precyzyjne, ale nie znalazłam też lepszego. Delikatny dystans się gdzieś pojawił. Ja mam wrażenie, że to jest aktorstwo, które można nazwać hasłem performatywne, ponieważ oczywiście jesteś z postacią i ta postać istnieje na scenie, ale głównie jakby jesteś z widzem, jakby jesteś dla niego. Przez to publiczność ma taką niesamowitą przyjemność kontaktu z aktorem. Oni nie są gdzieś tam, tylko są jakby z nami, jakby bardzo blisko. Zgadzasz się z taką moją intuicją? Zgadzam się. Z tym dystansem też się zgadzam. To jest coś takiego, że... tak mi się wydaje, że każdy sobie coś tam sprawdza. No, z jakiegoś różnego powodu jesteśmy aktorami. Ktoś lubi siebie, można chcieć czuć, być podziwianym, można potrzebować atencji, można też poddać się tej adrenalinie po prostu ogromnej i jakby za tym iść. A ja chyba mam jakieś swoje rozważania, które polegają rzeczywiście na byciu, nie wiem, takim obserwatorem rzeczywistości i gdzieś na scenie mi się te wymiary dopiero sklejają, kiedy naprawdę jestem jednocześnie jakby w tych dwóch miejscach. I to jest dla mnie po prostu ciekawe doświadczenie. Zarówno z czasem, z tą czasowością, która się wygina, nagina, jakby ten czas jest jakby inny, kiedy się gra, kiedy się przebywa z ludźmi w jakimś tam umownym w świecie.
No i ta energia, która właśnie, w której można się rozsiąść między, no ta, to co się wytwarza właśnie między tym, kto mówi, a tym, tymi, którzy słuchają. To jest bardzo ciekawe. I to jest, ja chyba nie znam innego nazwiska, które w ten sposób funkcjonowałoby na scenie. A z drugiej strony na przykład w filmie pokazujesz jakby taką jakby totalną umiejętność jakby realistycznego grania, tak wcielania się w takie silne osobowości kobiece. To jest żona alkoholika, tutaj matka walcząca jakby o dziecko i to są jakby wymagające takiego pełnego zaangażowania, prawdziwego, tak? Tam nie może być momentu jakby zawahania jakby w czym no ja jest. Tak, bo tutaj jakby rzeczywiście kurczę, no to jest jakiś mój żywioł, czyli granie. Czyli lubię grać. I teraz tak, to co już się działo w liceum, czyli że ktoś mi to już jakby do głowy i do serca jakby wytłumaczył, że jest to niemożliwe i bez sensu udawać, że tutaj się coś dzieje i tych ludzi nie ma i mówić kocham cię i jakby udawać, że ich nie ma tutaj. I mówić głośno, żeby słyszeli, ale udawać, że ich nie ma. Znaczy, i teraz stęskniłam się za graniem ról, za graniem i wcielaniem się w postaci, bo uznałam, że w teatrze to jest niemożliwe udawać, że ja rzeczywiście jestem tą postacią, bo w teatrze jest to po prostu ja, która coś mówi i coś i wykonuje pewne zadania w tej przestrzeni, a w filmie jest możliwe tak zrobienie roli w takim klasycznym, starym, konserwatywnym sensie. Więc dlatego tak skręciłam z tęsknoty za takim graniem chyba. W tę stronę filmową. No i jakby są tego, to niesłychane, o ilu aspektach możemy na twoim przykładzie rozmawiać, bo ty tak jak jesteś inna, jeśli państwo zobaczą Instagram Małgorzaty Gorol, to tam nie tylko zmieniasz kolor włosów, tylko po prostu możesz być bardzo łatwo, bardzo różnymi postaciami, tak? I ten wachlarz jest bardzo szeroki, przez co trochę myślę, może być problem z identyfikacją. Oczywiście to tak, jest... Tak. Ludzie mnie nie poznają, tak. No też jakby odmawiasz chyba bycia na takim plotkarsko-telewizyjnym poziomie sławy, nie? Gdzieś nie dążyłam do tego, no i jestem tu, gdzie jestem. No, nie, tak. To jest dobre miejsce, nie? No tak. To jest moje miejsce. Ja nie, tak jak mówię, no nie dążyłam do tego, ale ludzie i tak mnie nie poznają. Mnie jakby znajomi nie poznają na ulicy, to co dopiero nieznajomi, że jakaś aktorka przechodzi. Gosiu, a jaki masz stosunek do ciała jako narzędzia pracy? Bo dużo się teraz mówi o stworzeniu takich warunków dla aktora, które by były bezpieczne. Czy ty pracowałaś jakby nad tym, żeby dojść do jakiegoś poziomu takiej akceptacji jakby na gościa scenicznego? Czy muszą być spełnione z kierunku reżysera warunki, w czasie których używasz tego narzędzia też? Znaczy, no, świat, w którym jesteśmy dzisiaj, to jest świat inny niż świat no, powiedzmy, no 5 lat temu, 10 lat temu. Podróży zimowej. Czas podróży zimowej. Dokładnie zadzwoniła do mnie koleżanka reżyserka i powiedziała: Gosia, bo ty kiedyś robiłaś taką sztuczkę z chusteczką, a w moim spektaklu aktorka będzie coś tam robiła. I czy wy wtedy dawaliście publiczności znać, że będzie, uprzedzaliście i tak dalej? Ja mówię, coś ty, po co? Jakby to były inne czasy, nie? Nie uprzedzaliśmy, że mogą być tylko, że dla widzów dorosłych? Chociaż tyle, czy nie? Nawet nie pamiętam tego. Myślę, że mówiło się o stroboskopie i dymie. Nigdy dokładnie jej to powiedziałam. Na pewno było o stroboskopie.
No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jakby w tym również teatralnym, ale przede wszystkim filmowym świecie, praca z koordynatorami intymności, z którymi którym zawsze mówię tak, chętnie, jasne, bo można się tam nie zgodzić, czy tam to jest jedna rzecz, ale jakby ja i moje ciało to jest jakby druga rzecz, bo wydaje mi się, że po drodze ja coraz bardziej, to znaczy no ja też dojrzewam do tej pracy z ciałem. Znaczy z jednej strony to jest rzeczywiście moje narzędzie i ja o to ciało zawsze dbam, jako on to narzędzie pracy, czyli też ja uważam, że to narzędzie powinno, dla aktora, no, że to narzędzie powinno być sprawne, czyli jeżeli jestem aktorem, to ja powinnam być wysportowana, żeby umieć zrealizować jakby takie różnego typu właśnie zadania, czyli mieć jakąś taką umiarkowaną chociaż formę. Zawsze staram się mieć troszkę lepszą formę niż umiarkowaną, ale to jest jakby, no to jest to, że mam ten pociąg do sportu, że trenowałam wyczynową gimnastykę artystyczną w dzieciństwie, gdzie też się spotkałam z taką przemocą w stronę ciała już w dzieciństwie, też z tym innym właśnie światem. Więc jakby z tego wyrosłam, że jednak po rękach tam dostawałyśmy, czy po łydkach, jakieś takie gesty, no teraz też już passé, jak to się mówi, nie? Więc ja z tego świata przemocy jestem, bo jestem z tych czasów, jakby. I dzisiaj no jakby mówię tak, szanujmy nasze ciała, dbajmy o nie, ochraniajmy się jak tylko się da, wspierajmy się i dajmy sobie komfort, jakąś przestrzeń i jak tylko to jest możliwe, ale no na pewno nie jestem po prostu taką już aktorką, która z taką też autoagresją traktuje swoje ciało, że tak chciała je też wypróbować. To tak czasami performerzy, ja mam takiego kolegę performera, który robił dużo takich performensów związanych właśnie z samookaleczaniem, bo zawsze mówił, że jest takim pięknym, rzeczywiście piękny człowiek i że tak jakby chciał zbrzydzić to ciało, że tak mógł jakby bardziej je rozpracować. No ale jakby po kilku latach już stwierdził, że muszę... Jakby rodzaj łaskawości dla siebie w różnych aspektach. Tak, że trzeba jakby to ciało właśnie szanować i kochać. No kto ma je kochać, jak nie my sami, nie? Przede wszystkim. Co dalej będzie na twojej drodze? Bo te marzenia teatralne w dużej części się spełniły. Teraz są tylko pragnienia. Chcę wrócić do teatru. Pewnie jakby kolejne role filmowe byłyby zaspokojeniem głodu, bo jesteś chyba w takim momencie totalnie wspaniałym. Mam za sobą, stoi już za mnie i wszystko jest możliwe. Tak. Jestem też w takim momencie, że cały czas ludzie myślą, że ja zaczynam karierę. Nie wiem, czy wiesz, o czym młodo mówię. Młodo wyglądasz. Nie, nawet nie o tym mówię, ale że coś takiego się dzieje, że... Gratulują debiutów za każdym razem. Oj, taka aktorka, naprawdę jest taka aktorka, że ktoś się na przykład dziwi, że kurczę, nie wiem, jest w tym coś fajnego, bo zawsze lepiej jest zaczynać niż kończyć. Mam no różne pomysły, różne mam pomysły rzeczywiście, ale to też to nie są takie do takiego rozgadania tutaj. To też nie jest tak, że nie wiem, co ja bym chciała w teatrze, że ja dokładnie wiem, co bym chciała w teatrze. I co bym chciała w filmie. Ja marzę od lat, żeby zagrać w filmie science fiction. No i właśnie mówię to, jakby trzeba mówić to głośno i to już mówię od kilku lat.
Może dlatego, że polskie kino nie jest dobre science fiction, ale otwieramy się tutaj na rynek amerykański po prostu. Właśnie, jak to powiedział, że polskie, ale uważam, że też polskie się już tak... już jakby w różne strony tak te gałęzie już tak rozkwitają, tam listki na tych gałęziach, myślę. To totalnie jakby życzymy tego spełnienia gdzieś u boku. Nie, no to Oscar, nie? To tak trzeba myśleć jakby w tych kategoriach. Bo przecież jakby na początku wiele rzeczy, które się wydarzyły, też jakby były z tej kategorii nieosiągalnych, nie? Jakby pamiętasz siebie jako osobę, która próbuje zdawać do szkoły teatralnej i gdybyś wtedy zobaczyła jakby spokojnie, Gosiu, to wszystko się wydarzy. Ja nigdy nie wątpiłam. To nie jest tak, że ja sobie nie mówiłam spokojnie, Gosiu, to się, że ja myślałam, że to się nie wydarzy. Ja rzeczywiście po prostu niektóre rzeczy, długo do niektórych rzeczy dochodzę, ale nigdy nie zwątpiłam w siebie, Marzeno. Jakby Jezu, to jest jakby ważniejsza chyba rzecz, którą można powiedzieć generalnie, nie? Tak, której można życzyć ludziom, żeby właśnie w siebie nie wątpić. Ja to... Skąd to masz? Mi się wydaje, że mam to od mamy. Naprawdę. Że to jest coś takiego, co się dostaje chyba od jakiegoś rodzica. No ja nie jestem jedynaczką, że mam rodzeństwo i tak dalej, ale gdzieś od mamy dostaliśmy takie coś, że zawsze była po mojej stronie, że to jest osoba, która jest po mojej stronie, która mówiła, że ja jej się na scenie najbardziej podobałam. A Ewa już na przykład nie może tego powiedzieć. Że różnie te matki przychodzą na spektakle i mówią na przykład, a twoja koleżanka miała ładniejszą sukienkę. Mm-hmm. Że moja mama w życiu by czegoś takiego nie powiedziała, nie? Mm-hmm. I to chyba jest jakiś taki fundament, czy coś takiego, co potem wychodzisz w świat i w siebie nie wątpisz. I jakby możemy zrobić tą pętlę do blondynka w wózeczku, którego poznałam przed spotkaniem, bo jedna z osób przed spotkaniem prosiła, żeby zadać to pytanie, jak pogodzić macierzyństwo z przecież tak nieregularną pracą i wielogodzinną. Więc opowiedzmy o tym też. Znaczy jak pogodzić? No jak... Pogodzić to już, to są praktyczne, to wiesz, to już są, jak pogodzić, to jest pytanie, czy karmisz, czy nie karmisz, jak karmisz, to trzeba robić to i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest dla aktorek, to trzeba sobie powiedzieć, że to jest bardzo dużo jeszcze do zmiany, jeżeli chodzi o te realia, które teraz są, czyli jakaś taka ochrona kobiety w ciąży i tak dalej. Trzeba tak kierować, to zawsze co mówię, żeby nie myśleć o tym, że będę miała dziecko, to Jezu, muszę chyba wybrać, czy rodzina, czy kariera, albo będę miała dziecko, to o mnie zapomną, to ja gdzieś stracę się na 4 lata, i ja już nie będę wiedziała, jak wrócić. No to jest najważniejsze, jakby w ogóle się czymś takim nie zadręczać, bo jeżeli tego nie masz w ogóle w głowie, tego problemu, jakby, nie, że on się nie pojawia, no to tego, czego ty sobie nie wyobrazisz, czego nie ma, tego nie ma. Rozumiesz, Marzena? To jest następna rada. No jeżeli... Czy tak będziemy kierować swoje, że nie będę miała pracy, boję się, że nie będę miała, to nie mam pracy. Ja od razu wiedziałam, że od razu będę pracować i rzeczywiście zrobiłam serial, jak Gabryś miał 3 miesiące. Że jakby pierwszy. I to było, oczywiście, że to było trudne, ale było możliwe. A później jak nie miałam pracy, no to też super właśnie, że nie mam pracy, bo jestem, też to jest taki przywilej, powiedzmy właśnie, bycia aktorką. Czy z jednej strony
Praca na planie to też coś takiego jest, że cię nie ma 12 godzin, ale z dojazdami to cię nie ma 14 godzin w ciągu dnia, a nie wracasz tam po 7, 8 do domu. Czy jak karmisz dziecko, to też ustawowo możesz krócej pracować, ale to wiadomo, pewnie różnie wygląda. No ale czasami cię nie ma, a potem znowu jesteś jakby całe weekendy, całe tygodnie na przykład, jesteś jakby cały czas, jakby mogąc ten rytuał cały, te pierwsze rytuały pierwszego okresu razem przechodzić, nie? Więc później jeszcze zrobiłam jedną właśnie dużą rolę też jakimś cudem. To właśnie, jak to można pogodzić? Nie wiem, jak zrobiłam na przykład tę rolę. Jeszcze tak roli nie zrobiłam, jak zrobiłam tę rolę w Klangorze, na którego czekamy. No, miałam małe dziecko i to była jakaś tak trudna, dramatyczna rola. I zwykle też robiłam tak rolę dramatycznie, że się jednak troszkę zadręczałam po godzinach. A tutaj w ogóle nie. No bo tutaj jakby tak odcinałam, żeby nic, więc jeszcze karmiłam dziecko, nic nie chciałam, żeby się przelała jakaś energia w moim mleku albo no w ogóle po prostu nie, żadnej energii złej nie przynosiłam do domu. I co? No i wydaje mi się, że zrobiłam fajną rolę. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, jak to zrobiłam. W ogóle jej nie robiłam. Właśnie o to chodzi. W ogóle jej nie robiłam. Mhm. Że jakby tak na leserkę. Że nie pracowałam. Czekamy na tę rolę, ale też na ciebie w teatrze, bo chyba publiczność jakby i wrocławska i jakby nasza notatnikowa jakby najbardziej czeka na to, kiedy cię będzie dużo w długich monologach. Ja to mam taką fantazję, nie, perwersyjną, że masz taki 15-minutowy monolog. Jesteś tylko ty, bo to jest jakby poczuć na dłuższym dystansie jakby to aktorstwo. Super, chętnie. Tak. No właśnie to jest tak, że dlatego też się tęskni do teatru. Do teatru się tęskni właśnie z jednej strony, że tak nie tęskni się właśnie do tego długiego procesu, bo jak człowiek też wypadnie z tego, to trochę też czuje, że no aktor jednak, tak jak aktor wchodzi w zastępstwa, no można zrobić w dwie próby rolę, nie? Jak jest już spektakl gotowy. Jak już jest gotowy. No, na ile też możesz współtworzyć, na ile to jest ściema, na ile to jest jakby ciekawy też dla ciebie proces, nie? Bo to też oczywiście różnie bywa. Ale zgubiłam się, że to z jednej strony nie do tego. Też? Aha, wiem do czego się tęskni. Właśnie z jednej strony, tak jak powiedziałam, do grania na żywo po prostu tu i teraz, a z drugiej strony do po prostu kontaktu, kurczę, z literaturą. Mhm. Bo no, granie w serialach i filmach no, zdarza się, że nie trzeba zmieniać dialogów, że ktoś spoko pisze. To się zdarza, ale to się zdarza. A raczej wszyscy tak narzekają na te sceny, te scenariusze, na te teksty. Narzeka się na teksty. Mhm. A właśnie wypowiadać literaturę piękną, czy właśnie mówić te monologi. No to tak, można mi tego życzyć, bo za tym tęsknię, żeby tekst sam niósł. No, tak. Życzymy tego, ale wiesz co, tak przede wszystkim mam taką potrzebę, żeby pogratulować ci twojej drogi, bo trochę czuję, że towarzyszyłam i mam taki w twoich oczach spełnienie i naprawdę ci jakby gratuluję. Może kiedyś jeszcze we Wrocławiu spektaklem gościnnym, bo od razu, kiedy publiczność dowiedziała się, że tutaj będziesz, ona wraca do Wrocławia, jakby no nie wracasz, ale może jakby zawitasz, może dialog zaprosisz czymś, jakby tak, żeby jeszcze raz tutaj ciebie zobaczyć. Tak, ostatni raz tutaj to też miałam wielką przyjemność. Grałam w teatrze współczesnym
No Sex No Solo Agnieszki Jakimiak. No takie performatywne czytanie. To była wielka przyjemność we Wrocławiu. Moja ostatnia, niedawna. Dziękuję bardzo. I jeszcze chciałam dodać, że notatniki teatralne ciągle mam na regale. Bardzo nam miło, Gosiu, dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie na spotkanie pełne jakby sentymentu, ale też takiej odważnej, jakby tak trzeba żyć. Trochę coachingowej tutaj jakby. Tak, ale to jakby jest jakby ogromnie ważne. W tych czasach, szczególnie jasne, nie ma co dla się. Osób, które jakby zaczynają i... To jest bardzo trudna droga, droga aktora. Od tego no się tak, nie uczy w szkołach, wydaje się, że w ogóle jest coraz trudniejsza, bo ten jakiś taki jest jeszcze dzikszy ten rynek, czy jest więcej konkurencji, czy jest, akurat jeżeli chodzi o aktorów, no robi się też coś takiego strasznego, bo z zachodu przychodzi do nas teraz coś takiego, że trzeba się rejestrować i musimy być w bazie, jakichś takich profilach na stronach, że już nie jest tak, że możesz, no ktoś cię zaprosi na casting, tylko musisz mieć gdzieś profil, za chwilę będziesz musiała za to płacić, ktoś ma te dane, to wszystko się robi takie... Sprawdzanie ilości lajków na Instagramie. No tak, do tego świat dąży. Przede wszystkim też, że tak się zmieniło, że już jest teraz ten etap pierwszy dostawania ról, to wszystko to są self-tape. Nagrywasz sama wideo w domu. Dopiero zdjęcia próbne, ktoś cię ewentualnie zaprosi, już kilka osób, bo to jest jakby taniej. Ale mówiły mi to reżyserki obsady, że to w szczególności młodzi mają ciężko, ci, których się nie zna, którzy jeszcze to źle nagrywają, bo nie potrafią tego nagrywać. To tak, to jest z jednej strony, a z drugiej strony no na pewno w tych czasach, kiedy tak się właśnie porównujemy do siebie przez te media społecznościowe i tak dalej, czyli tak łatwo się czuć gorszym od kogoś, kto więcej gra, ktoś jakby ma więcej followersów, jest bardziej rozpoznawalny, cały czas się u niego dzieje, a u mnie się nic nie dzieje, to jest, no nie wiem, no mam wrażenie, że powinna być taka osoba, która to tłumaczy, kurde, tym ludziom, że to jest iluzja, bo to się niby wie, ale jednak człowiek po nocy jakby gdzieś tam widzi te koleżanki, kolegów i czuje się, że tylko on nic nie robi, nie? I tak dalej. I też te stracone szanse, że ktoś potem jakby w szkole nie udaje się, to jakby nikt do tego nie przygotowuje ludzi, nie? To dotyczy też reżyserów, to dramaturgów, to aktorów, wszystkich tak, po szkołach artystycznych, nie? No nie wiem, no jak sobie radzić, nie? Po prostu. Tak jak ty. Jak żyć. Dziękuję bardzo. Przypominam o koncercie Wrocławscy Artyści dla Powodzian. Licytujemy tam portret Krystyny Jandy. Bardzo by nam było miło, gdyby to była jakby zacna kwota. Małgorzata Gorol, dziękuję. Marzena Sadocha, dziękuję.